kiedy po ostatniej lekcji szedł korytarzem na spotkanie z Majkiem, przy szafkach minął Heather i jej przyjaciółki, które ustawiły się przed nią w półkręgu. Była tam Valerie i Juliette, a także jej trzecia ulubiona koleżanka, Gabriella. Quincy, chłopak Gabrieli, stał nieopodal. Z niezrozumiałych dla Davona przyczyn zawsze trzymał się z tymi trzema. Postanowiłam, że będę robić własne filmy. Heather przerzuciła włosy przez ramię. Nie chcę być aktorką. Chcę stanąć za kamerą. Davon nie zastanawiał się ani sekundy. Nie zwracając uwagi na przyjaciółki Heather, przepchnął się między nimi, stanął przed dziewczyną i powiedział: jeśli chcesz robić filmy, najlepiej skup się na horrorach. Nawet kiczowate horrory mają wzięcie. Heather cofnęła się o krok i zmierzyła go wzrokiem. Mówił dalej: jak postanowisz się zabrać za horrory, to daj mi znać. Mój kuzyn ma kostiumy klaunów i farby do twarzy. Mogłabyś zrobić upiorny film o klaunach. Heather wyciągnęła rękę i stuknęła pomalowanym na czerwono paznokciem w pierś Davona. Nie jesteś oryginalny. To już było. 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 Odwróciła się i odeszła tanecznym krokiem. Za nią ruszyły jej przyjaciółki, ale najpierw Valerie potrząsnęła głową, aż podskoczyły jej blond loki i zwróciła się do Davona. Jesteś bardzo dziwny. Chłopak patrzył, jak odchodzą i potarł miejsce, w którym dotknęła go Heather. Dotknęła go. Kiedy we dwóch wracali ze szkoły, Mike chciał, by Davon opowiedział mu o poszukiwaniach nowego klubu. Przyjaciel nie miał zamiaru jednak o tym rozmawiać. Ona mnie naprawdę dotknęła, ekscytował się. Właśnie skończył mówić o tym, jak zwrócił się na korytarzu do Heather. Mike uważał, że Davon zrobił z siebie kompletnego głupka, ale chłopak był innego zdania. Uznał słowa Heather i jej palec na jego piersi za powody do radości. Mike trochę się martwił o przyjaciela. Wyglądało na to, że zaczyna mu odbijać. Nie uważał, że Davon nie zasługuje na zainteresowanie Heather. Oczywiście, że zasługiwał. Rodzice Mike'a nauczyli go, że uroda nie ma znaczenia i że wszyscy tak samo zasługują na miłość i inne dobre rzeczy. Przyznawał jednak przed sobą, że nie jest przekonany, czy świat działa w ten sposób. Na pewno nie znalazł na to dowodu w szkole, ale wierzył rodzicom. Przed jego nosem przyleciała pszczoła. Odskoczył i machnął bidonem. Napój w środku zabulgotał. Mike obserwował, jak Davon rzuca kamieniem sprzęg na końcu jednego z wagonów towarowych. Trafił idealnie. Natomiast zupełnie pudłował, jeśli chodzi o jego wnioski dotyczące Heather. Jego ostatnia próba rozmowy była jak zamach, po którym następuje wielkie pudło. Mike uśmiechnął się szeroko. Ojciec byłby dumny z tej sportowej metafory. Mike w dzieciństwie nie przepadał za sportem, ale ostatnio zainteresował się baseballem, którego wielkim fanem był jego tata. Kiedy skręcili w las, zapytał: Dev, a jak ci idzie szukanie nowego klubu? Co? Davon właśnie mówił o włosach Heather. Mrugnął i spojrzał na przyjaciela. Nowy klub, powtórzył Mike. Ach, tak. Wciąż szukam czegoś odpowiedniego, a tymczasem zostawiłem dziś rano w lesie koc, plandekę i trochę linek. Pomyślałem, że moglibyśmy zbudować fort, który byłby naszą bazą. Mike uśmiechnął się od ucha do ucha. Wdechę, jesteś de beściak. Usłyszał westchnienie Davona. Wiedział, że kolega nie przepada za jego powiedzonkami, ale nie dbał o to. Sprawiały mu przyjemność, a on lubił wszystko, co sprawiało mu przyjemność. Był prawie pewny, że Davon uważa, iż nie zależy mu na tym, by być lubianym w szkole. Jemu jednak zależało. I to tak bardzo, że bolała go sama myśl o tym, jak wszyscy ignorują ich obu, ale alternatywna opcja, narażanie się na odrzucenie, była zdecydowanie gorszą wizją, z którą nie chciał się zmierzyć. Obaj z Davonem radzili sobie z tym w ten sam sposób. Lekceważyli innych i robili swoje. A teraz wyglądało na to, że Davon próbuje się dopasować, podczas gdy Mike wolał pozostać w świecie swojej wyobraźni. Tu było mu dobrze. Prawdziwy świat był nieprzyjemny. Kilka minut później dotarli do sosnowego zagajnika osłaniającego kilka głazów. Davon podszedł do jednego z nich i wyciągnął spod niego koc, plandekę i linę. We dwóch zdołali zrobić z plandeki trochę krzywy, opadający na jedną stronę dach, a pod spodem rozłożyli koc.
No to zastanówmy się, powiedział Dev, gdy już się urządzili, a Mike poczęstował go chipsem o smaku barbecue z paczki, którą po szkole kupił w automacie. Mama codziennie dawała mu pieniądze na jakiś smakołyk. To była jego nagroda za to, że przetrwał kolejny dzień. Czasami kupował słodycze i wtedy zjadał je od razu, ale gdy wybierał wytrawną przekąskę, zwykle zachowywał ją, by podzielić się z Davonem. Nad klubem? Zapytał Mike. O tym będziemy myśleć? Davon schrupał chipsa i odparł. Co? Nie! O Heather i o tym, jak mam się do niej bardziej zbliżyć. Stary, mam wątpliwości, czy w ogóle się do niej zbliżyłeś. Davon go zignorował. Muszę zrobić na niej wrażenie, powiedział. To nigdy nie jest dobry pomysł, odparł Mike. Co takiego? Robienie czegoś, by zrobić na kimś wrażenie. Moja mama mówi, że właśnie wtedy chłopcy popełniają głupie błędy. Davon rzucił kamieniem w paproć rosnącą u stóp jednego z drzew, do których przywiązali plandekę. A kogo obchodzi to, co mówi twoja mama? Mnie? No cóż, a nie powinno. A może porozmawiamy o wycieczce, na którą wybieramy się w sobotę? Zapytał Mike. Tata mówi, że jeśli pójdziemy kilka kilometrów dalej na północ niż zwykle, to trafimy na fajowy wodospad. Może powinniśmy poszukać plenerów do jej filmów, powiedział Davon. Mógłbym dać jej listę odpowiednich miejsc, to by ją ucieszyło. Podobno przy tym wodospadzie można zobaczyć jakąś rzadką roślinę, zagaił znów Mike. W dechę byłoby ją znaleźć. A na co Heather decha? Zapytał Davon. Mike roześmiał się, ale po chwili uświadomił sobie, że Davon mówi poważnie. Przyjaciel go nie słuchał. Chłopak westchnął. Wydawało się, jakby Davon uległ czarodziejskiemu urokowi. Mike zastanawiał się, jak go spod niego wyrwać. Ku zaskoczeniu Davona następnego dnia Kelsey znów postanowił zjeść z nimi drugie śniadanie. Przyniósł nawet swoim nowym kolegom kanapki z sałatką z kurczaka. Pomyślałem, że może byście chcieli ich spróbować, powiedział Kelsey. Mama sama też piecze chleb. Jest pyszny. Pogoda tego dnia bardziej odpowiadała Davonowi. Na niebie było tyle kłębiastych chmur, że zasłoniły prawie całe słońce. Hej! Kelsey wskazał kciukiem na niebo. Twoja ulubiona pogoda. Zapamiętał to? Davon uśmiechnął się. Tak, obserwował Kelsey'a podczas dwóch wspólnych lekcji. Wyglądało na to, że nowy zaprzyjaźniał się ze wszystkimi w klasie. Jak on to robił? Czy to dlatego, że był przystojny? Czy chodziło o jego ubrania? Tego dnia miał na sobie workowate, czarne spodnie i szarą koszulkę, a wokół pasa obwiązał się czerwono-czarną, kraciastą koszulą. Davon nigdy nie dbał o ubrania na tyle, by wiedzieć, co należy założyć, a czego nie. Nie miał powodu. Jego mama mogła sobie w ciągu roku pozwolić na zakup dwóch par dżinsów i kilku koszulek. To ograniczało jego możliwości co do wyboru stylu. Znasz wszystkie rodzaje chmur? Zapytał Kelsey. Uczyliśmy się ich w zeszłym roku w szkole, ale jedyne, jakie pamiętam, to stratusy. A te to... wskazał w górę. Kumulusy, powiedział bez zastanowienia Davon. Może właśnie o to chodziło. Kelsey rozmawiał z ludźmi tak, jakby naprawdę zajmowało go to, co ich interesowało. Pytanie, czy tak było naprawdę, czy tylko udawał? Davon zmarszczył brwi i zaczął się przyglądać nowemu koledze, gdy ten zapytał Mike'a o jego zegarek z superbohaterem. Widziałem ostatni film o nim, powiedział Kelsey. Był w dechę. Zaczynał już Davona wkurzać. Chwileczkę. Co? Czemu? Davon zamyślił się. Czemu Kelsey go denerwował? Powinien się cieszyć, że nowy chłopak w szkole się z nimi koleguje. I cieszył się. Ale też go to denerwowało. Tak łatwo mu to przychodziło. Za łatwo. To było niesprawiedliwe. Prychnął. Mike i Kelsey spojrzeli na niego. Co? Zapytał Mike. O, przepraszam, coś głupiego przeszło mi przez myśl. To nic ważnego. Kelsey przechylił na bok głowę i zaczął się przyglądać Davonowi tak uważnie, jakby zaglądał mu w głąb duszy. A potem uśmiechnął się szeroko i skinął głową, jakby doskonale go rozumiał. Jak to możliwe? To okropne, gdy mózg nagle wymyśla jakieś głupoty, co? Mój robi tak cały czas, powiedział Kelsey.
Zupełnie jakby miał własny umysł. Roześmiał się. Mike też się roześmiał. Mózg, który ma własny umysł. Dobre. Devon zmusił się do uśmiechu. Tak, ha, ha, ha. Właściwie to śmiał się sam z siebie, bo zachował się jak dziecko, myśląc o tym, że to niesprawiedliwe. Jakby mogło w ogóle takie być. Kto jak kto, ale on powinien już wiedzieć, że życie nie jest sprawiedliwe. Chłopaki, co robicie po szkole? Zapytał Kelsey. Sprawdzałem, jakie są opcje i jeszcze na nic się nie zdecydowałem. Devon nie chciał odpowiadać na to pytanie. Ani on, ani Mike nie zapisali się do żadnego klubu czy na zajęcia sportowe. Jeśli nie liczyć ich własnego klubu, nie mieli nic. Mike'a to nie zawstydziło. Z naiwną szczerością powiedział: mieliśmy taki klub, naprawdę fajną miejscówkę na opuszczonej stacji benzynowej, ale ją zburzyli. Dev powiedział, że poszuka dla nas czegoś nowego. Kelsey dokończył kanapkę i otarł usta czarną serwetką. Kto używa czarnych serwetek? Miejscówkę? Pochylił się. Wiecie, najlepsze miejscówki są w opuszczonych budynkach. Wraz z kolegami z poprzedniej szkoły naprawdę interesowaliśmy się eksploracją miejską. Znaleźliśmy serio fajne miejsca. A kiedy dowiedziałem się, że tu przyjadę, poprosiłem jednego z kumpli, żeby dał mi znać, czy w okolicy jest coś ciekawego. Sprawdza to. Fajnie, powiedział Mike. Ale do tego czasu mogę wam pomóc w kwestii bazy. Serio? Mike dokończył kanapkę, ale nie wytarł z policzka resztek sałatki. Kelsey wskazał na jego policzek i bez jakiejkolwiek kpiny powiedział: pobrudziłeś się tutaj. Och, dzięki. Chłopiec otarł twarz wierzchem dłoni. Kelsey uśmiechnął się. Moi rodzice kupili wielką farmę za miastem. Mama mówi, że to zabytek czy coś. Mnie tam na tym nie zależy, za to podoba mi się duży, stary warsztat za domem. Sypie się, trzeba go pomalować, zrobić nowy dach i takie tam. Tata buduje biuro i sklep po drugiej stronie domu i powiedział, że mogę zrobić z tego warsztatu miejsce na imprezy czy na co mam ochotę, jeśli sam go ogarnę. Chcecie pomóc? Tata obiecał kupić potrzebne materiały. Ja muszę tylko go naprawić. Tata nauczył mnie, jak to się robi. Ale z przyjaciółmi byłoby fajniej. Moglibyśmy wyremontować warsztat i zrobić sobie w nim bazę. Czy on naprawdę powiedział, z przyjaciółmi byłoby fajniej? Devon miał ochotę dźgnąć nowego kolegę w brzuch i sprawdzić, czy nie jest robotem. Chłopaki po prostu nie mówią takich rzeczy.